Słuchajcie, czuję się przepięknie i chciałem się podzielić z wami tą nowiną. Po prostu znów zaufałem w sobie i znów wierzę w siebie. Jest to tak piękne uczucie. Tak mi się strasznie podoba to uczucie, jak tak znowu w siebie wierzysz. Wiesz, że nic cię nie może złamać, że zawsze wstaniesz. Czy nawet jak cię coś złamie, po każdej porażce wstaniesz, bo wyciągniesz wnioski i pójdziesz jeszcze silniejszy, bo wierzysz w siebie. To takie piękne uczucie i mam nadzieję, że wy też go doświadczacie. A jeśli jeszcze nie doświadczyliście, to że go doświadczycie i życzę wam z całego serca, żeby było u was wszystko jak najlepiej. Kocham was, kocham wszystkich. Czuję tą pewność siebie, wiarę, zaufanie. Nazywaj to jak chcesz, miłość, dobroć. Czuję, że zawsze dam radę i zawsze będę szczęśliwy. I będę starał się jak najlepiej dla tego świata i dla wszystkich wokół mnie. Nieważne, jacy są ludzie. Jak strasznie się na nich zawiodłem. Jak strasznie mają przerośnięte ego. Myślą tylko o pieniądzach i o władzy. I za to by podświachtali drugiego. A oszukiwanie, złodziejstwo i inne sprawy są na porządku dziennym. Robienie pod kimś dołków to jest codzienność. Nie dajcie się, moi kochani, pamiętajcie, zawsze słuchajcie siebie i idźcie do przodu. Tylko Wielka Polska, pozdrówki. I pamiętaj, nie ma rzeczy niemożliwych, a bariery i granice są tylko w twojej głowie.